Chrystus zamiast zakonu, zamiast prawa, Duch Święty, Święty Duch Boży zamiast ciała, nowe stworzenie zamiast starego stworzenia z doczesnego świata, zamiast doczesnego świata. Bezpośrednio po jednoznacznej negacji prawa, zakonu oraz ciała i zasad panujących w doczesnym świecie, w liście do Galacjan zostaje wyeksponowany Chrystus, Duch i nowe stworzenie. W miejsce mającego nadać życie prawa, które jak się okazało nie mogło dać życia, ukazany jest Chrystus jako dawca i sens życia. Tak czytamy w Galacjan 2 rozdział 20 werset. Zamiast ciała przedstawiony jest Duch Święty, co widzimy w Galacjan 3 rozdział 3 werset. Oraz 5 rozdział 16 werset do 25. Natomiast nowe stworzenie zajmuje miejsce doczesnego świata, o czym też widzimy, jest powiedziane w 6 rozdziale od 14 do 15 wersetu. Wierzący nie mają być marionetkami sterowanymi przez zasady świata. Powinni raczej kierować się zasadami nowego stworzenia. Chociaż listy do Koryntian oraz list do Galacjan mają wyraźnie napominającą, zachęcającą i korygującą wymowę, należy zauważyć, że apostoł Paweł znacznie ostrzej zwraca się do Galacjan niż do Koryntian. Warto zwrócić na to uwagę, bo chociaż obydwa rodzaje zła istniejące w tych zborach są zgubne i muszą zostać jednoznacznie potępione przez Ducha Świętego, to jednak błędy w nauce ganione są surowiej niż błędy czy upadki popełniane w praktycznym życiu chrześcijańskim. I to możemy tego być pewni, że tak jest. Prawo, zakon, niestety, ale ma tą cechę, że niszczy, burzy, a wiara buduje. My jako ludzie zwykle myślimy zupełnie odwrotnie. Ludzie o luzackich, liberalnych poglądach dość obojętnie podchodzą do tego, czy głoszona przez kogoś nauka jest, czy nie jest zgodna ze Słowem Bożym, jeśli widoczny na zewnątrz sposób życia danej osoby jest wciąż przyzwoity. Powód takiego postępowania jest, wydaje się, oczywisty, jasny. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, człowiek z natury ma zdolność oceny sposobu życia innego człowieka, jednak jedynie wiara jest w stanie właściwie zmierzyć wartość prawdy Bożej. Ktoś inny słusznie zauważył, swobodny styl życia, światowe zasady i przyzwyczajenia mogą zostać sprostowane przez wprowadzenie światła, gdy jednak prawda zostaje wypaczona, jej światło staje się ciemnością, a tym samym narzędzie, którym Bóg tak chętnie i skutecznie się posługuje, zostaje zniweczone, zniszczone. Z tych właśnie powodów surowy ton użyty przez apostoła Pawła w liście do Galacjan rzeczywiście ma uzasadnienie. Powracając do zasad zakonu, zasad prawa, tracimy stopniowo wszystko, co istotne i zasadnicze. Prawo zwraca uwagę na ciało, dając człowiekowi złudną obietnicę wysokiej pozycji w tym świecie. Prawo uzależnia błogosławieństwo i powodzenie człowieka od tego, w jakim stopniu wywiąże się on ze swojej odpowiedzialności względem zasad i przepisów nadanych przez zakon, przez prawo, wykluczając tym samym Bożą łaskę.
udaremniając nawet dzieło Chrystusa, bo tak przecież Galacjan mówi wyraźnie w 5 rozdziale, 4 werset. I negując dzieło Ducha Świętego, o czym też w liście do Galacjan czytamy w 3 rozdziale, w wersecie 2. Zakon, prawo zamienia ostatecznie chrześcijaństwo w martwą religię zewnętrznych form, reguł i ceremonii. Jest to bardzo toksyczne i bardzo niebezpieczne i złudne.